W sobotni wieczór karczma Siwy Dym. Zaczyna się bitwa na granie, a wszystko za sprawą zbójów z góry. Ze mną jest Vito. Powiedz, skąd pomysł, a może najpierw nie, zacznijmy od czegoś innego. Bo wiadomo, że gramy tutaj wszyscy razem dla Janusza Radgowskiego, żeby uzbierać na nowy wózek, którym Janusz bije rekordy, można powiedzieć. Biega supermaratony. Znacie się od kilku lat. Powiedz mi, Janusz, dla was, dla zbóji, to jak byście to nazwali? Jest kolegą, jest przyjacielem, jest znajomym? Tak, dzisiaj spotykamy się kolejny raz na imprezie, na której zbieramy pieniądze. Tym razem gramy dla Janusza. Janusz jest naszym honorowym członkiem. Jest członkiem zbóju z gór. Jeździ pod naszym patronatem, opowiada o nas, my opowiadamy o nim i tak się nakręcamy wspólnie. Kiedy po raz pierwszy się spotkaliście? No, nasze spotkanie to było jego maraton Rzym-Wadowice i na tej trasie spotkaliśmy się. Spotkaliśmy się prowadząc go przez jakiś tam odcinek i tak się zaczęła nasza przyjaźń. I prowadzicie go dalej, chociażby przez to spotkanie, co dzisiaj jest tutaj w Siwym Dymie, a jutro w Rzymie. Tak, dzisiaj robimy to w Polsce, jutro jest to Międzynarodowy Dzień dla Janusza. Współpracujemy i z Rzymem, i ze Stanami Zjednoczonymi, Polonia w Danii chyba jeszcze grają dla Janusza i Austria. No to jeszcze wytłumaczmy, zbieramy na Janusza, zbieramy na wózek. Jaki wózek jest mu konkretnie potrzebny? Właśnie i tu jest problem, bo ten wózek bardzo dużo kosztuje. To jest wózek aktywny, który sporo kosztuje, jest na specjalne zamówienie, trzeba go robić i no niestety pieniążki. To ogranicza Janusza właśnie, że ten wózek, który jeździł dla dzieci, on się po prostu mu zepsuł. No właśnie, bo Janusz potrzebuje wózek specjalistyczny, specjalistyczny dlatego, żeby mógł te swoje supermaratony biegać, ale on tego nie biega dla siebie. Tak, on poświęca całe swoje życie, całe swoje serce dzieciom i żeby on mógł to robić, my musimy mu pomóc, żeby miał te nogi, które go napędzają. Jesteśmy w Siwym Dymie, za chwilę zacznie się tutaj bitwa na granie, jutro, można powiedzieć prawie dzisiaj, bo zanim to dotrze do Rzymu, zanim wyślemy, to już będzie dzisiaj. Spotykają się też przyjaciele Janusza w Rzymie, po prostu pozdrówmy ich i zachęćmy do tego, żeby też rzucili, tak jak tutaj zbóje zbierają przy wejściu, żeby tam też padła pewna konkretna sumka. Tak, dzisiaj największa bitwa muzyczna na Podhalu. Najlepsze zespoły tutaj będą występować, będą grać po 30 minut. No, będzie się działo, naprawdę będzie się działo, także myślę, że damy radę. Damy radę na ten wózek nazbierać. Dzięki serdeczne, mamy wszyscy taką nadzieję i pozdrawiamy tych wszystkich, którzy w Rzymie się będą zbierać dla Janusza, na jego wózek i też na dziecko, dla którego Janusz będzie ten maraton w 18 roku, supermaraton w 18 roku w Stanach pokonywał. Tak, już planuje kolejny maraton i już poczynił pewne kroki, no i poczemu ten wózek, także... Także rzucajcie te dudki dzisiaj, rzucajcie jutro, byle więcej. Pozdrawiamy serdecznie.